Jak pracować w zespole w taki sposób, żeby praca posuwała się do przodu, unikać frustracji, unikać problemów? Trzeba pracować w pewnym systemie. I o tym, jak taki system może wyglądać, i o tym, jaką mamy dla Ciebie propozycję, jaki kurs przygotowaliśmy, opowiem w dzisiejszym odcinku. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariuszka Pufta. Prowadzę butyk doradczo-szkoleniowy Leadership Center, w którym uczymy, jak rozpoczynać i kończyć sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje w za to nie brakuje problemów i te problemy rozwiązujemy. Czyli w skrócie, budujemy fundament zarządzania projektami, robimy przegląd procesów zarządzania projektami i ustawiamy je w taki sposób, żeby działały dla Ciebie, dobieramy właściwe narzędzia, dzięki którym to wszystko hula, a później opiekujemy się Tobą, żeby to wszystko się ukorzeniło i odpowiednio działało. A na tym kanale i na podcaście dzielę się wiedzą za żądania, za żądania projektami, więc jeżeli interesuje Cię ten temat, subskrybuj ten kanał, daj łapkę w górę, jak Ci się podoba i przechodzimy do tematu o systemie pracy dla siebie i dla zespołu. To jest jedna z fundamentalnych rzeczy, która im dalej w las, im dalej w mojej roli przedsiębiorcy i dalej, dalej w pracy z klientami, widzę, że ma kluczowe znaczenie, bo na co dzień, jeżeli mamy dużo chaosu, dużo e, robienia sobie po swojemu, to na koniec kończy się to mega problemami. I żeby uniknąć takiej sytuacji, warto popracować sobie systemowo, bo jak pomyślisz trochę o tym, gdzie się znajdujesz, znajdujesz się w dosyć złożonym systemie. To jesteś w firmie, ktoś zleca ci zadania. Te zadania wynikają z tego, że ktoś opracował strategię. Strategia wynika z tego, że ktoś się zastanowił nad tym, co się będzie działo na rynku, w twojej branży, w ramach konkurentli, w ciągu najbliższych Kilku lat, i w tego wyszły pewne decyzje. Te decyzje uruchomiły projekty, te projekty wylądowały w poszczególnych zespołach, a zespoły oprócz tego, że mają robić nowe projekty i dowodzić nowe tematy, na co dzień opiekują się też swoją pracą bieżącą. Do tego Każda z osób ma swoje mniejsze wadania, które też wynikają w pracy bieżącej, ale mogą wynikać też z problemów. Do tego masz zespół, który się rozwija, który jest dynamicznym, dynamicznym tworem, mogą się pojawiać konflikty, różne pytania, tych zespół musisz sobie. Wychować, rozwinąć i wbudować. Więc rzeczy, które mogą się pojawić w rzeczywistości, jest milion. A jeszcze do tego, jak dojdą różne dziwne wydarzenia, typu pandemie, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, albo wszystko płonie, no to się okazuje, że Zapanowanie nad tym wszystkim takie proste nie jest i możesz to robić w taki sposób, że jedziesz na spontanie, heroicznie łykasz na siebie wszystko albo postarasz się to jakoś uporządkować, żeby odfiltrować najważniejsze tematy, skupić się na najważniejszych tematach i utrzymać w tym całym przebodźcowanym świecie kierunek i zdrowy psychicznie umysł. Ten film będzie o kursie. Bazą do tego filmu i sponsorem, 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 tego odcinka jest kurs online kompletny system zarządzania dla Ciebie i Twojego, twojego zespołu, w którym chodzi o to, żebyś ty jako menadżer, jeżeli masz zespół, stworzył sobie właśnie taką przestrzeń poukładaną, bo ciekawostka, to to nie jest, ok, czy to jest Rocket Science, czy zażądanie zespołem jest Rocket Science. No nie jest to najprostsza rzecz w we Wszechświecie. Tu naprawdę dużo rzeczy się dzieje. Ten kurs jest dla tych wszystkich, którzy prowadzą swój zespół, mają dużo rzeczy do zrobienia i mają poczucie, że coś się tam wymyka w kontroli, albo mają ambicje do tego, żeby wejść poziom wyżej i nie chcą, żeby to, co jest poukładane, się wysypało. Bardzo dużo osób na czuja potrafi zespołem zażądać całkiem nieźle, ale jak później się okazuje, że rośnie presja i rośnie ilość tematów do zrobienia, to coś się wysypuje. Najczęściej dlatego, że były jakieś luki w systemie. I mówię to w doświadczeniu pracy z klientami i z mojego własnego doświadczenia. Pracę menedżera, właściciela firmy, zarządzającego tą firmą, firmą na co dzień. Ta reguła jest stała. Za każdym razem, jak wchodzimy na wyższy poziom. System zaczyna trzeszczeć i zaczynają się pojawiać tam e, jakieś luki. To coś, to nie było problemem przy mniejszych prędkościach, przy większych okazuje się, że, e, że było. I ten system potrzebujesz mieć. Ważądasz we wpolem, to ten to jest dla ciebie. Celem tego kursu jest dać ci narzędzie, dzięki którym ty świadomie będziesz ważądał zadaniami we wpole, e, balansując pomiędzy oczekiwaniami z góry, wszelakimi wyzwaniami z dołu i swoimi własnymi planami. Bo Jaki jest problem, jeżeli jesteś menadżerem czegokolwiek i ważą nas zespołem? To niektórym się wydaje, że jak jesteś szefem, to jesteś na powietli Boga. Tak naprawdę bliższe Metafora, to jest, że jesteś kratką ściekową. Jak wpływa w górę jakiś syf, to się zatrzymuje na tobie. Jak wybija w od dołu, to się też zatrzymuje na tobie. W góry dostajesz jakieś całą masę oczekiwań na robienie magicznych rzeczy, a w dołu dostajesz gorzkie żale i te magiczne rzeczy musisz przełożyć na badania, a gorzkie żale musisz przetłumaczyć na konstruktywną krytykę. Więc to jest bliżej tej rzeczywistości. A do tego, no też chciałbyś i chciałabyś bawić się trochę tą rolą, a nie zastanawiać się, jaki pożar rozwiążemy. Rozwiążemy no dzisiaj. Teraz to, co jest ważne, ważne jest to, żeby ten system dopasować do siebie. Bo Zasady, tak podobnie jak w zarządzaniu projektami, gdziekolwiek, zasady pracy na systemach, efektywności i tak dalej będą podobne, ale to z tego, że masz zagregowane ogólne reguły, jak potrzebujesz czegoś, to dla ciebie działa w danym momencie. I ten kurs pozwala ci krok po kroku dopasować do siebie poszczególne elementy tego systemu i popatrzeć na niego całościowo. To nie jest yy, kurs, który się wkłada z kilku technik, które ci mówią, a rób to, rób to, rób tamto i może sobie coś z tego wybierzesz, bo takie techniki są istotne, tylko są, one są poukładane w pewną, pewną konkretną logikę. Natomiast no Co w tym kursie się znajduje? W tym kursie znajdują się rzeczy, które sprawdziły mi się, jak pracowałem jako menadżer, sprawdzają mi się, jak prowadzę moją firmę, sprawdzają się praktycznie od lat, działają i dowożą wyniki. Jedna z rzeczy, którą tam znajdziesz, to tablice kanbanowe, które pomagają ci ułożyć sobie pracę w wizualny sposób. Czyli tablica do twojej, to twojej pracy bieżącej, która pokaże ci, jak pracować z zadaniami, jak poradzić sobie z dużą ilością problemów, dużą ilością tematów wpadających naraz. Bo to jest często częste wyzwanie, że Twój dzień jako menadżera, właściciela firmy polega na nieprzewidywalności, która się pojawi wiem, że w zależności od poziomu. Jak jesteś na C-level, masz już ogromną firmę, to pewnie nie słuchasz tego odcinka w tym momencie, chociaż może, jeżeli tak, tak pozdrawiam, ale jest podobnie, tylko po prostu z inną skalą problemów się mierzysz, chociaż też pożary potrafią, potrafią wpadać z dnia na dzień i prezes jest potrzebny, bo inaczej się nie wadzieje. Nie więc potrzebujesz jakiegoś takiego wizualnego miejsca, w którym widzisz, czym się zajmujesz, czym się nie zajmujesz, to co się wyfiltruje. W kursie też będzie, pokazuje ci, jak można te wszystkie rzeczy, o których opowiadam, wdrożyć w, na, na narzędziach. Będzie na przykładzie Trello, na Fany, na Timfach i, i Planerze, jak możesz przełożyć to na narzędziach, na których pracujesz. Bo to jest istotne, że jedno to jest kwestia teorii, ale później tą teorię trzeba było w jakieś narzędzie wrzucić. Jak ja uczyłem się podejścia systemowego do zarządzania, zarządzania czasem, nie mogę wymienić na wybuch, a się do mnie doczepią, to musiałem sobie sam samo w Outlooku i w całym systemie outlookowym i kalendarzowym stworzyć wam, a tutaj po prostu dostaniesz konkretne przykłady. W planerze zobaczysz, jak stworzyć taką tablicę ósmy dzień tygodnia. Ósmy dzień tygodnia to jest taki patent, to jest mój patent na czasem i efektywnością. Kiedyś prowadziłem Szkolenia w tym obszarze. Bardzo mnie to fascynowało. Zanim się wająłem jeszcze bardziej w projektami, ten ósmy dzień tygodnia mam taki sentyment. Pracuję na tym podejściu nadal i tym podejściem tam się dzielę. Tablica do pracy z, pracy z projektami dla całego zespołu, bo jest istotne, żebyś ty jako menadżer miał poukładaną pracę, ale zespół też widział na czym pracujecie, więc zobaczycie miejsce, w którym wszystkie projekty da się zobaczyć. Kolejna ważna rzecz, która jest w kursie, to zobaczysz, jak dopasować zadania do kompetencji. Ludzi. Pułapka, w którą ja często wpadam, ja czasem przetleniam. Myślę o, myślę o zespole jako dużo bardziej kompetentnym, dużo bardziej kompetentnym. To jest generalnie całkiem niezłe podejście. A czasem się okazuje, że przeszacowuję i wrzucam do komuś za duże zadanie. Jak wrzucisz do kogoś za duże zadanie, część osób sobie z tym poradzi, część osób sobie w tym utonie, zobaczysz, jak to dopasowywać. Będzie o przywództwie sytuacyjnym, czyli takim zarządzaniu, takim zarządzaniu, nie. Takim prowadzeniu człowieka i zespołu, który jest dopasowany właśnie do tych kompetencji, w których się znajduje. Jest też o tym, jak delegować zadania i jak pilnować, żeby nie było takiej luki, że zdelegowałeś, wylądowało w czarną dziurę i pytasz, a gdzie to jest? Nikt nie wie, nie? Generalnie jakoś zadanie zniknęło, poszło sobie w las, nie wiadomo, zrobione, niezrobione, czy ktoś się opiekuje, czy ktoś się nie opiekuje i to też wszystko w systemie. Wreszcie bardzo ważna rzecz, zespołowe planowanie tygodnia, czyli to jest rzecz znienawidzona przez dużo ludzi, przez wielu ludzi, statusy, ale statusy są najwspanialszą rzeczą, która sprawia, że system działa, każdy system. Jak w tym momencie mówisz o nie, wyłączam się, znikam i tak dalej, a pagę Satana, ok, rozumiem, pewnie masz złe doświadczenia w statufach, ale można je robić dobrze, jeżeli przestaniesz sprawdzać, gdzie jesteś. Jaka jest sytuacja? Czy kontrolujesz kierunek, to wszystko się posypie. Jeżeli tego teraz nie robisz jako menadżer, nawet nie chcesz skorzystać z swojego kurfu i tak dalej. Wacznij robić statusy, zobacz, jak się robi dobrze, e, robi je właściwie, bo tylko w ten sposób odzyskasz kontrolę nad rzeczywistością. to, jak planować sobie tydzień jako zespół, bardzo istotne. Jak rozwiązywać problemy w czasie rali No bo. E, żebyśmy się umówili. Świat nie wygląda jak świat polianny, Anny, jednorożców, różowych kutryków Pony i tak dalej, nie? Świat nie wygląda też tak, że jest brutalny, no, ktoś chce się zabić i sabotuje ci całą rzeczywistość. Jest gdzieś pomiędzy, nie? Więc bardziej wygląda jak różowe kutryki podpalające to, co robisz. Nie, to dobra, nieważne. <laughs> Trochę popłyn popłynąłem. Natomiast świat jest gdzieś pomiędzy. Nie jest idealny, nie jest też doskonały. Jakkolwiek sobie poukładasz system, on nigdy nie jest w procentach szczelny. I nie do tego zmierzamy, żebyś od tej pory miał wpisane 9, 9, 10, robię to, 9, 11 do 9.15 robię coś innego. System buduje ci szkielet, na którym opakowujesz mięśnie swoich kompetentli i do tego tkankę nerwową komunikat we zespole. I będą problemy w czasie realizacji. Pokażę Ci w czasie kursu, jak sobie z tymi problemami radzić, na jakich, pojawia, na jakich temat, tematach się pojawiają. I wreszcie, jak sobie radzić z niemożliwymi do wykonania zadaniami, które dostajesz z góry? Jak sobie radzić z brakiem zaangażowania we wpole albo innymi działami, które chcesz zaadresować? Bo ważne, ten kurs nie robi z ciebie zamkniętej bańki, tylko on uwzględnia, że ty współpracujesz też z innymi zespołami. Czyli jak sobie pracować z innymi, z innymi zespołami? Co robić, gdy ktoś nie dotrzymuje ustaleń we wpole albo na zewnątrz? Jak sobie radzić z konfliktem, który eskaluje i okazuje się, że ciężko go zaadresować, bo ludzie skaczą sobie do gardła i raz, jak sobie radzić z tym, na co nie masz wpływu. I teraz paradoks, A hej, ale jak sobie mogę radzić z tym, na co nie masz wpływu? Możesz. Jak to zrobić? do się na kursie. I to wszystko dzięki modelowi Problem Solver. To jest taki model, który stworzyłem kiedyś dla rozwiązywania problemów w firmie informatycznej i okazało się, że działa, działa super. Więc zapraszam serdecznie do kursu. Zobacz, kliknij, link wideo je w opisie. W ramach tej naszej promocji, zrób z nami formę na jesień. Kurs jest dostępny 25% taniej. A jak oglądasz po promocji, to szczerze, te 25% to, to nie, nie ma większego znaczenia. Jak po prostu masz szansę w tym momencie zaoszczędzić kup, warto. Jak jest po, to się zastanawiasz, czy te 25%, czy warto, czy nie warto, warto zobaczyć ten kurs. Jak się okaże, że on jest nietrafiony, nie działa, to w tym momencie wiem mój dział marketingu i sprzedaży i w ogóle Dagmara mniej powiesi Mariusz, nie mów tego, nie. Ale ja i tak powiem. Masz ode mnie gwarancję. Jak się, zobaczysz, że to dla ciebie nie działa, jest nietrafione i tak dalej. Wracamy kasę, nie zadajemy pytań. OK, jest w porze. Dlaczego? Dlatego wiem, że działa. Funkcjonuje, sprawdziłem go. Y, ludzie kupują, są zadowoleni, będzie pan zadowolony, będzie pani zadowolona. Więc proponuję, proponuję kliknąć. Mam nadzieję, że to też było pomocne dla was, nieważne, czy chcecie skorzystać, skorzystać czy nie. Y, rada na koniec, działajcie w systemowo i myślcie w systemowo, bo to jest jedyny kierunek w tego, żeby faktycznie się rozwijać, a nie non-stop być pożarniczym, garzącym pożarnikiem i tak dalej. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia na kursie.